że proszę Państwa, no mamy metro i mamy nawet jedzenie pokazane, proszę Państwa, tam na środku, ciut na dole, a jutro w środę będzie patelnia, że nawet Janitka wie, co to znaczy ta patelnia. Także proszę Państwa, u papieża nie jest źle, katolicy jedzą, no prawosławnych nie ma, ani mormonów, ani ewangelików tutaj, proszę Państwa, w katolickiej Polsce, ani mormonów, to znaczy, że Biblii nie czytają, ani świadków Jehowy, to znaczy, że Biblii nie znają, ani badaczy nie badają, nie studiują, prawosławnych nie ma, no bo w życiu nierazu w cerkwi nie byli, proszę Państwa. I coś taki ciekawy, coś taka ciekawa, a to się mówi, takie przysłowie jest, coś taki ciekawy. Ja mówię, no to wsadź nos do kawy, raczej wsadź nos do Biblii. Ale oczywiście Warszawa nie może się pochwalić ani cerkwią, ani Biblią, no bo tutaj cerkiew nie jest rozpopularyzowana, to cerkwi nie ma. No co, na te 3 miliony mieszkańców, półtorej cerkwi? Albo proszę Państwa, że Biblia nie jest rozpopularyzowana. W Ameryce prezydent rękę na Biblii kładzie, a tu na czym? Na D. Zakonnicy? I teraz, proszę Państwa, mówią o tej pedofilii w Kościele. To znaczy ta Janina Paradowska podpuszcza tych dziennikarzy. Mówcie o pedofilii w Kościele. No bo tutaj, proszę Państwa, tak, nic nie wiedzą, nie są mili, nie są sympatyczni, proszę Państwa. A kto i co, to nie wiadomo. Mówią, że ta lesbijka, mówią, że ten pedał. Ale jak tu nie znają, to mówią tak ciemno. Bo jak się sami nie znają, to mówią na wiatr. Aby gadać i z powodu szpilki dzisiaj też i policja przyjeżdżała na Koszykowej 28, przepraszam, do tych katolików, no bo tam ten mój kolega Krzysiek z Olszynki Grochowskiej z Pragi Południe, który przyjeżdża, jest gruby, no mówiłam mu w niedzielę, że przyjedź tutaj do Centrum Informacji Turystycznej i to się może zmieścisz. To się na mnie obraził i to strasznie. I dzisiaj przyszedł i potrącił człowieka tym swoim grubym ciałem, który stał czapce i z takimi plecakami, proszę Państwa, ci reptoidzi katolicy, bo to są tu w Warszawie, to wiadomo, że na wpół to jacyś tam dziwni, nie wiadomo skąd, bezdomni. I Krzysiek jak przechodził, to tym grubym ciałem go potrącił. I on taką awanturę wszczął, że wezwał policję, która po pół godzinie, dopiero po 40 minutach nawet chyba, że przyjechała. To myśmy z tą Małgosią tam stali na Koszykowej, to jest przy Placu Konstytucji, tutaj w centrum niedaleko. Ryczałyśmy ze śmiechu, że z powodu takiej głupoty policja.